Jak będzie zmieniała się polska energetyka i czy dostosujemy się do zmian? O tym między innymi podczas 8. Kongresu Energetycznego, który odbędzie się 28 i 29 września we Wrocławiu. Monika Suder, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Echo24, a ze mną w studio prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych Remigiusz Nowakowski oraz organizator tego kongresu. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Jakie mamy szanse na to, żeby zmienić się, dostosować do tego, co się dzieje na rynkach energetycznych, do tego, w jaki sposób zmusiła nas geopolityczna sytuacja? Szanse mamy oczywiście duże. To jest kwestia tego, na ile, w jaki sposób, jak szybko będziemy chcieli i mogli je wykorzystać. Znaczy, dlaczego mamy duże? Po pierwsze dlatego, że w krótkiej perspektywie mamy oczywiście energetykę, która oparta jest wciąż na paliwach kopalnych, a więc dosyć stabilna w rozumieniu technologicznym, chociaż dzisiaj dostęp do tych paliw jest utrudniony. Widzimy, co się dzieje z cenami gazu. Jeśli chodzi o węgiel, to też na dzisiaj zapotrzebowanie krajowe nie pokrywa nam, czy produkcja krajowa nie pokrywa nam zapotrzebowania, a więc musimy część importować. No ale jeśli sobie z tym poradzimy, no to przez jakiś czas możemy funkcjonować być może lepiej niż sąsiedzi. Natomiast w długiej perspektywie ta szansa też jest duża, dlatego że właśnie to oparcie energetyki na węglu, na paliwach kopalnych powoduje, że mamy bardzo dużą przestrzeń do zagospodarowania i zdywersyfikowania, a więc technologie jądrowe w przyszłości, a więc morska energetyka wiatrowa, a więc fotowoltaika i wszystkie inne technologie niskoemisyjne, które możemy zastosować. O tym między innymi będziemy rozmawiać właśnie na kongresie. To z jednej strony ta dywersyfikacja, czyli rozproszenie tych źródeł energii, pokazuje, że daje nam większe bezpieczeństwo, nie tylko jeśli chodzi o te zasoby energetyczne, ale także, co pokazała wojna na Ukrainie, zwłaszcza co pokazała wojna w Ukrainie, polityczne. To prawda, no, widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o to, jak narażona na ataki jest infrastruktura krytyczna. Ostatnie bombardowania powiatów i obszaru wschodniej Ukrainy spowodowały to, że 10 milionów osób było bez prądu przez pewien czas. No, to również jest pewnego rodzaju sygnał w stosunku między innymi do planów Polski związanych z zakupem czy importem energii z Ukrainy. To jest bardzo dobry plan w rozumieniu takim, że będziemy wspierać Ukrainę, ale z drugiej strony musimy liczyć się z tym ryzykiem, że dopóki jest wojna, ta infrastruktura również może być przedmiotem ataków. Dlatego posiadanie infrastruktury zdywersyfikowanej w sposób automatyczny to ryzyko zmniejsza. Ale mówi Pan o infrastrukturze polsko-ukraińskiej, że będziemy pozyskiwać energię czy też węgiel od Ukrainy. Natomiast jak wygląda sieć elektroenergetyczna w Polsce? Bo ona cały czas przecież potrzebuje zmian, bo to, że my stworzymy różne punkty, z których możemy pobierać energię, mówiąc tak kolokwialnie, no to jeszcze musimy ją jakoś dostarczyć do tych odbiorców. No oczywiście infrastruktura energetyczna w Polsce ma bardzo długą tradycję, rozwijała się, ale w tak zwanym modelu scentralizowanym, a więc mamy sieci wysokich, najwyższych napięć, z którymi połączone są elektrownie systemowe, które zasilają system. W przyszłości, czyli takim prostym ludzkim językiem, tak? Mamy duże elektrownie i do tego ten system sieci, jest przygotowany, żeby pobierać z tych wielkich elektrowni olbrzymie moce, wysokie mocno napięcia. Natomiast do tych mniejszych, czyli jak będziemy dywersyfikować, będziemy mieć mniejsze napięcia, mniejsze te, powiedzmy, elektrownie, to ten system musi się zmienić. Znaczy, musi się zmienić w ogóle, dlatego że jeśli będziemy chcieli, zwłaszcza na północy, zainwestować dużo w rozwój morskiej energetyki wiatrowej i elektrowni jądrową, to przeprowadzenie czy przesłanie tej mocy energii z północy na południe będzie wyzwaniem, bo dzisiaj ten system był zaprojektowany dokładnie odwrotnie. Większość przemysłu elektrowni była zlokalizowana na południu. To jest pierwsze wyzwanie i polskie sieci elektroenergetyczne oczywiście w ramach swoich planów rozwoju prowadzą niezbędne inwestycje w tym zakresie. Ale drugie wyzwanie, które jest być może nawet ważniejsze, to rozwój właśnie sieci niskich i najniższych i średnich napięć, dlatego że tutaj operatorzy systemów dystrybucyjnych, tacy jak na przykład Tauron Dystrybucja, są na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o przyłączenie małych źródeł odnawialnych, fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, innych rozproszonych źródeł, a to jest, jak właśnie przed chwilą powiedzieliśmy, kluczowe dla rozwoju tej zdywersyfikowanej, rozproszonej energetyki w przyszłości. Czy to, co się wydarzyło w lutym i to, co się dzieje cały czas, czyli i wojna na Ukrainie, i zmiana dotycząca inflacji i tak dalej, czy to nie spowoduje,
Czy może to w jaki sposób, może inaczej pytanie zadam, w jaki sposób wpłynie to i na rozwój technologiczny, i na zmiany w podejściu do energetyki, czy w przemyśle, czy tej energetyki dostosowanej do indywidualnego odbiorcy pod względem bezpieczeństwa energetycznego? Znaczy ja bym powiedział, że w pierwszej kolejności pozytywny efekt, każdy kryzys powoduje jakieś pozytywne efekty i ten też spowoduje zapewne. I pierwszym takim pozytywnym efektem widzimy już komunikaty większości rządów europejskich, również dzisiaj zapowiedź polskiego premiera o premiowaniu oszczędności energii. Bo to jest jakby coś, czego do tej pory nie docenialiśmy i też nie wykorzystywaliśmy w pełni. Ten pierwotny pakiet klimatyczny zakładający te cele tak zwane 3x20, a więc o 20% obniżenie emisji CO2, o 20% zwiększenie udziału OZE. Czyli odnawialnych źródeł energii. I o 20% podniesienie efektywności energetycznej przyjął tylko dwa pierwsze, czyli CO2 i OZE jako cele obligatoryjne. Natomiast ta efektywność pozostała z boku. I to się dzisiaj troszeczkę też mści, dlatego że byliśmy przyzwyczajeni do tego, że energia jest dobrem powszechnym i jest relatywnie tania. Natomiast sytuacja kryzysowa będzie powodowała konieczność ograniczenia jej wykorzystania czy zużycia, bo możemy mieć sytuację z niezbilansowaniem produkcji. To już się dzieje w Europie i są pewne ryzyka, które będą, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy mamy zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewanie, się pojawiały. No i teraz jakby wykorzystanie właśnie tej szansy również związanej z oszczędnością energii daje dwa czy trzy efekty naprawdę. Z jednej strony mamy niższe rachunki, no bo mniej pobieramy, albo co najmniej kompensujemy tą różnicę w rachunkach, która by się pojawiała w związku ze zwiększonymi dzisiaj kosztami. Czyli płacimy tyle samo po prostu, a nie więcej. Tak, dokładnie, więc możemy to sami w pewnym sensie przed tym bronić w ten sposób. Po drugie, poprzez zwiększenie efektywności, czyli obniżenie konsumpcji energii, zmniejszamy też emisyjność, no bo mniej energii trzeba wytworzyć, a zwłaszcza w Polsce, gdzie mamy miks energetyczny bardzo emisyjny, siłą rzeczy działamy niejako proekologicznie. Dokładnie. No i wreszcie po trzecie, to jest również kwestia dotycząca bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki temu mniej energii będzie potrzebne do wytworzenia, a więc mamy w pewnym sensie kolejny bufor sytuacji kryzysowej, kiedy to zapotrzebowanie jest zwiększone i ryzyko dostaw jest duże, mniejsza konsumpcja z automatu broni nas w pewnym sensie przed tymi ryzykami, na przykład wyłączeń czy czasowego ograniczenia dostaw energii. To teraz może ja tak przerwę panu i postaram się przymusić trochę do powiedzenia językiem niespecjalistów. Dobrze. Czyli na przykład obawiamy się blackoutów, czyli wyłączeń energii, bo działa to w ten sposób, że im więcej potrzebujemy tego w cudzysłowie prądu, to i tym więcej ciągniemy z sieci, to może się okazać, że z tej drugiej strony po prostu go nie ma, tak? Brakuje. Te elektrownie nie są w stanie tak dużo wytworzyć tej potrzebnej nam energii elektrycznej i nagle buch, wyłączone miasto. Nie pamiętam w którym roku, ale w Szczecinie się coś takiego wydarzyło, prawda? No, dokładnie. Są takie sytuacje, one się zdarzają czasem. Taki kryzys też miał miejsce kiedyś w Kalifornii. To wynika jakby w pewnym sensie też ze zmian czy transformacji właśnie energetycznej, którą przechodzimy, ale niezależnie od tego, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji, zwłaszcza w takich momentach zapotrzebowania szczytowego, czyli kiedy jakby system energetyczny, my sami pobieramy bardzo duże ilości energii, nie jesteśmy w stanie jej wyprodukować, bo na przykład część jednostek wytwórczych, czyli elektrowni jest niedostępna, część jest zamykana z uwagi już na swoje lata albo na to, że do tej pory nie była opłacalna produkcja w nich, zwłaszcza na węglu, i jakby ta rezerwa mocy to jest tak naprawdę dzisiaj kluczowa kwestia, dlatego ścięcie niejako tego szczytu zapotrzebowania z automatu pozwala nam jakby czuć się bezpiecznie. Wyrównujemy amplitudę. Dokładnie tak. Natomiast drugą kwestią to jest to, że jakby system energetyczny jest systemem naczyń połączonych. Teraz zwiększony popyt, nie tylko w Polsce, ale też w krajach innych Unii Europejskiej, powoduje z automatu wywindowanie cen, dlatego że przy tak wysokich cenach surowców i braku ich dostępności, rynek reaguje w sposób prosty. Zwiększone zapotrzebowanie, musisz więcej zapłacić. A więc, bo i tak trzeba kupić to. Dokładnie, więc jest to w interesie wspólnym nie tylko Polski, ale również innych krajów Unii Europejskiej, żeby obniżyć w tej chwili zapotrzebowanie, po to również, żeby właśnie niejako trochę obniżyć impuls popytowy, a więc również wpływ na te bardzo wysokie ceny energii, które mamy dzisiaj w Europie.
Chciałabym wrócić jeszcze do tematu kongresu, bo 28 i 29 przez dwa dni rozmawiają Państwo na temat energetyki. Jest kilka takich paneli dyskusyjnych. Mówią Państwo i o energetyce wiatrowej, i o bezpieczeństwie, i o zmianach dotyczących małych reaktorów, czyli tak zwanych SMR-ów. No jest tych tematów sporo. Jakby Pan trochę przybliżył te dwa dni spotkania. Tak, zaczynamy od takiej dyskusji, można powiedzieć, bardzo strategicznej w swoim wymiarze, a mianowicie, czy bezpieczeństwo energetyczne da się pogodzić z transformacją energetyczną i w jaki sposób to zrobić. Tutaj będziemy gościć przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, a więc tych organów, które mają wpływ na politykę energetyczną, na działanie państwowych spółek energetycznych. Będziemy również mieć gości zagranicznych, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, będziemy mieć gości z sektora energetycznego, prezesów największych naszych spółek. A więc będzie to taka dyskusja, wydaje mi się, bardzo na czasie i bardzo trudna w kontekście znalezienia pewnego kompromisu, ale to jest niezbędne, żeby szukać takich rozwiązań. A potem już przechodzimy w bardziej merytoryczną debatę. Tutaj będziemy mówić o energetyce konwencjonalnej, czyli w jaki sposób dla właśnie utrzymania bezpieczeństwa energetycznego możemy wykorzystywać tą infrastrukturę i co robić na przykład poprzez zastosowanie technologii takich jak wychwytywanie dwutlenku węgla, żeby obniżyć emisyjność. I teraz wytłumaczmy widzom konwencjonalne, czyli tej opartej głównie na paliwach kopalnych, tak, czyli dokładnie. Węglu. To jest ta energetyka, która dzisiaj jest nam znana, która jest zainstalowana w Polsce, czyli duże bloki węglowe, gazowe, pracujące stabilnie, nieuzależnione niejako od wpływu pogody. Natomiast jakby na drugiej osi mamy energetykę odnawialną. Tutaj będziemy mówić dużo o programie rozwoju polskich farm wiatrowych na morzu, o rozwoju również tak zwanego zielonego miksu energetycznego, czyli właśnie rozproszonych źródeł energii, między innymi energetyki wiatrowej na lądzie, fotowoltaiki, z którą prawie wszyscy mamy obecnie już do czynienia. Potem będziemy mówić o zakresie dotyczącym paliw, przede wszystkim gazu i tutaj właśnie jaką rolę gaz może odegrać w transformacji, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z tak dużym kryzysem, czy jesteśmy w stanie pokryć zapotrzebowanie na gaz z innych kierunków niż ten rosyjski, a jeśli nie, to co z tym zrobić? Być może część popytu na gaz też trzeba będzie trwale wyeliminować. Będziemy również mówić o programie morskiej, o programie dużej energetyki jądrowej w Polsce. Tutaj naszym gościem będzie m.in. prezes Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawiciel amerykańskiego regulatora jądrowego, który podzieli się z nami doświadczeniami Stanów Zjednoczonych. No i wreszcie w tym dniu pierwszym również będzie taki duży panel poświęcony strategicznemu wymiarowi współpracy polsko-amerykańskiej, bo wiemy, że dzisiaj zaangażowanie Amerykanów w Europie to nie tylko ta sfera militarna, ale również właśnie kwestia bezpieczeństwa energetycznego. W drugim dniu? W drugim dniu zaczniemy od dyskusji kluczowej w zasadzie o finansowaniu transformacji energetycznej, czyli jak instytucje finansowe jakby na to reagują, jaką mają ofertę i co trzeba zrobić, żeby takie środki pozyskać. A potem będziemy rozmawiać o małych reaktorach jądrowych, czyli między innymi planowanym tutaj na terenie Dolnego Śląska przez KGHM programie budowy takich małych źródeł, które mają wspierać dekarbonizację przemysłu. Będziemy mówić o zielonym wodorze, czyli tutaj również przedstawiciele Dolnośląskiej Doliny Wodorowej oraz Centrum Technologii Wodorowych na Politechnice, które jest niedawno powołane, będą się prezentować, a następnie zakończymy takimi jeszcze dwoma panelami o transformacji ciepłownictwa oraz o tym, jak odbiorcy przemysłowi energii mogą radzić sobie w tych trudnych czasach, jak mogą obniżać swoje koszty i skąd pozyskiwać energię, więc to tak w dużym skrócie przekrój tych dwóch dni. Natomiast w drugim dniu będziemy jeszcze mieli dosyć ważne takie wydarzenie międzynarodowe, polsko-niemieckie forum klimatyczno-energetyczne z przedstawicielem Ministerstwa Energii i Gospodarki Saksonii, również Urzędu Marszałkowskiego, a więc będzie dyskusja o współpracy Dolny Śląsk-Saksonia w zakresie również transformacji energetycznej. Tam sporo wiatraków. Jak się wjeżdża tylko do Saksonii, od razu widać. Zakręć. Ale jak już się jedzie autostradowa 4 koło Legnicy, Jawora, też widzimy te wiatraki, więc mamy nadzieję, że będzie coraz więcej tych źródeł również na naszym terenie. Również nagroda Energia Kobiet.
Tak, to jest inicjatywa, którą jakby prowadzimy już od po raz drugi. Spotkała się z bardzo dobrym, ciepłym przyjęciem, więc tym bardziej jesteśmy przekonani, że ta decyzja była dobra. Tutaj ta inicjatywa realizowana jest z jednym z liderów na rynku IT i wspólnie staramy się jakby zachęcić panie, które są aktywne w energetyce, nie tylko w takiej twardej, można powiedzieć, w przedsiębiorstwach, ale również w firmach, w instytucjach, które działają wokół energetyki, do tego, żeby wziąć udział w tej inicjatywie, żeby pokazać swoje sukcesy i swoją jakby rolę w tym takim, można powiedzieć, do tej pory bardzo męskim świecie, tak? Jakim była energetyka, no bo to była taka bardzo techniczna dziedzina. Dzisiaj właśnie transformacja energetyczna nie tylko przebiega, jak się okazuje, w obszarze technologii, ale również bardzo mocno w takiej warstwie społecznej. I to również chcemy pokazać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Remigiusz Nowakowski, a ja oczywiście zachęcam do tego, żeby śledzić stronę DISE i tam znajdą Państwo informacje zarówno o Kongresie Energetycznym, jak i o nagrodzie Energia Kobiet. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.